zapowiem kolejnych wykonawców, chciałabym przytoczyć pewien dwuwers, którego nauczyłam się na warsztatach z wybitną damą polskiej sceny, z panią Ireną Jun. O sztuko, człowiek do ciebie powraca, jak do troskliwej matki, dziecię smutne. I tak do zespołu teatralnego z Miejskiego Ośrodka Kultury niektórzy powracają po latach. Kto powraca? Będą się mogli państwo osobiście przekonać w spektaklu Jesz w reżyserii pani Jolanty Olczyk. Serdecznie zapraszam. Płynęła rzeczka z zaroślami dla słowików i było pole i łąka pełna kwiatów. Zadbali o to, aby było słońce i cień do odpoczynku w upały. Pozwolili rosnąć starym drzewom i chwastom. Zapuścili trochę ogród, żeby można było się tam bawić. I biegać, nie martwiąc się, że się coś zniszczy albo zadepcze. Przykowali ten kawałeczek świata, żeby stał się dobrym miejscem na szczęśliwe dzieciństwo. Ale dziecka wciąż nie mieli i bardzo się tym martwili. Spójrz, coś dziwnego stało się ze wszystkimi kolorami. Żółty jest mniej słoneczny niż zwykle, czerwony stracił ognistość, zielony jest mniej soczysty, a niebieski poszarzał. To pewnie z powodu chmur. Nie warto się tym martwić. Jutro i tak wszystko będzie jak zwykle. Nie wiedzieli, co się stało. Nie umieli nic na to poradzić. I coraz bardziej nie mieli dziecka, chociaż tak bardzo za nim tęsknili. Teraz już wiem. Nasze dziecko urodziło się zupełnie innym rodzicom. Chociaż nie urodziliśmy naszego dziecka, musimy je odnaleźć. Masz rację, przecież jeśli jakimś rodzicom urodzi się obce dziecko, oddają je na wychowanie do domu dziecka. No właśnie, i tam prawdziwi rodzice mogą je odnaleźć. Wiemy, gdzie go szukać. Może wam pomogę, a może nie. Dużo ludzi do mnie przychodzi. Musicie mi udowodnić, że warto pomóc właśnie wam.
tyle kłopotu? Nie mamy kogo kochać. Nie mamy się o kogo troszczyć. Na własność? A może wystarczy, że wam je na trochę pożyczę? Dziecko nie może być niczyją własnością. No właśnie, nie może być własnością! Jesteście biedni. Miłość. Prawda i wolność. Czekamy już tak długo. My możemy jeszcze trochę poczekać. Ale nasze dziecko, ono jest takie małe. Potrzebuje nas. No dobrze. Teraz widzę, że mogę wam pomóc. Idźcie do królowej domu dziecka. Cieszę się, że przyszliście. Czekałam na was. Jest tutaj pewien chłopczyk, który ma 2 lata. To może być wasz synek. Nigdy go nie widzieliśmy. Ani nasz synek nie widział nas. Jak więc mamy go rozpoznać? Czy się nie pomylimy? Nie martwcie się. Tylko nie patrzcie oczami. Bo oczy nie wszystko widzą i mogą was zwieść. Patrzcie sercem. Serce się nie pomyli. Będziesz miał na imię Piotruś. A my? Będziemy twoją mamą i tatą. Chłopiec Jerzy znalazł się w nowym świecie i potrzebował czasu, by poczuć się bezpiecznie. Kobieta i mężczyzna. Kobieta i mężczyzna. Nie wiedzieli, czym go karmić, jak go kąpać. Zastanawiali się, czy dość ciepłego ubrali. I brakowało im pomysłu, w co się z nim bawić. Trudno też było go przytulać, bo chłopiec jeszcze nie był do tego przystosowany. Kłuł niemiłosiernie. Powinnaś bardziej uważać. Zobacz, jesteś cała pokuta. Nic. Zagoi się. Wszystkie dzieci potrzebują przytulania. Widzisz, jak Piotruś to lubi? A od głaskania trochę zmiękły mu kolce. W styczniu chłopiec jeszcze bał się odezwać na spacerze. A w marcu zaczął się uśmiechać. Wiosną nauczył się jeździć na rowerze. Brawo, synku! Zawołała mama, a wtedy kilka kolców odpadło. Latem chlapał się w wodzie i bawił błotkiem. Był tym zachwycony. Ale w nocy ciągle budził się z krzykiem. A gdy mama biegła do niego, odpychał ją i kłuł. Ale kolców ciągle ubywało. Te kolce rzeczywiście nas zmyliły. Kochamy go. To nasz synek. I tak jest najpiękniejszy na świecie. Minął już rok, odkąd jesteśmy razem. Pewnego dnia Piotruś zapytał. Mamo, czy pomyślałaś, że będziesz mogła mnie urodzić? Tak. Niestety nie udało mi się. Na szczęście urodziła cię inna mama i dzięki temu możemy być razem.
Bardzo cię kocham, synku. Tak. Nie wiadomo dokładnie, co będzie dalej. Upłynie wiele lat. Mały Piotruś stanie się dużym Piotrkiem. Któregoś dnia pójdzie z rodzicami na spacer, a kiedy wyjdą na łąkę, rozpostrze ramiona, zamacha nimi jak skrzydłami i zbije się w powietrze. Pomacha do nich z daleka i odleci. A oni będą patrzeć i będzie im smutno, że odlatuje, ale będą też rozumieli, że tak musi być. Leć, synku. Jak to dobrze, że nie boisz się latać. Thank you.